Cześć, tu Ola, witam na kanale Sztuka Uniwersalna. Ponownie witam w odcinku z serii Beauty. Jak wskazuje różowe tło, to zawsze odcinek z serii Beauty, ale że na kanale Sztuka Uniwersalna tematyka codzienna, kosmetyczna przenika się z artystyczną, łączymy sobie codzienność ze sztuką, szukamy sztuki w codzienności. To nie będzie takie zwykłe denko, wiecie, że pokazuję kosmetyk i mówię, jaki on jest fajny i dlaczego mi się sprawdził i opowiadam, jak go stosować i co on właściwie dobrego dla nas, dla naszego ciała robi, tylko oczywiście będzie coś dla ducha. Połączymy sobie w ostatnim denku, łączyliśmy cytaty znanych artystów właśnie z poszczególnymi produktami, a dzisiaj to będą, słuchajcie, ciekawostki z życia różnych artystów. Mam przed sobą dokładnie 6 produktów, bo 7 to będzie taki dodatek do tego wszystkiego, które ostatnio zużyłam, zostawiłam opakowania specjalnie, żeby Wam pokazać i opisać ich działanie i może niektóre polecić, może nie, to się wszystko okaże. Gorąco zachęcam Was do oglądania i do zostania do samego końca, dlatego że na końcu będzie konkurs i do wygrania bardzo fajne nagrody, zestaw do pielęgnacji, do domowego spa. Myślę, że w dzisiejszym czasie to jest super w ogóle opcja, żeby sobie zrobić takie spa w domu i w tej nagrodzie różne marki, nie tylko jedna marka, bo jest tam i są tam kosmetyki Bielendy, Nacomi czy Pure Hills. Oczywiście wszystkie nagrody i regulamin konkursu znajdziecie wypisane na dole w opisie. Zachęcam Was do zostania do samego końca, bo na końcu wytłumaczę, na czym polega ten konkurs i jak taki fajny zestaw do pielęgnacji zgarnąć. Pamiętaj o subskrybowaniu kanału. Wystarczy wcisnąć taki czerwony przycisk pod filmem, żeby być na bieżąco z nowymi filmami. Oczywiście dzwoneczek. Jak doklikniesz ten dzwoneczek, to już będziesz zupełnie na bieżąco z filmami, które słyszałam, że w czwartki o 18:00 się zawsze pojawiają na tym kanale. Zapraszam serdecznie do oglądania. Zaczynamy denko artystyczne numer 2. Zatem coś dla ciała, coś dla ducha. Zaczniemy od czegoś dla ducha, czyli od ciekawostki z życia Tamary Łempickiej. W 1927 roku prace Tamary, twórczość Tamary została zauważona przez wydawany wówczas luksusowy magazyn Vanity Fair. I właśnie dzięki temu zauważeniu jej prace zyskały sławę i o jej pracach zaczęli pisać słynni pisarze, również tacy jak Aldous Huxley na przykład. Również w tym samym roku, w 1927, Tamarę zostawił jej mąż Tadeusz, odszedł do Ireny, córki przemysłowca, i Tamara 3-krotnie podróżowała do Warszawy w celu odzyskania męża. W tym ciężkim i przygnębiającym dla niej czasie otuchy dodawały jej tylko pochlebne recenzje jej prac. I teraz oczywiście coś dla ciała, czyli jedziemy z pierwszym kosmetykiem z denka, który mam Wam do polecenia. Jak wiecie z ostatniego denka, denko było dość dawno temu, ale wtedy polecałam Wam szampon z Tuva Siberica właśnie, tylko że w wersji zielonej z jelonkiem. Słuchajcie, tym razem mam Wam do polecenia szampon od Tuva Siberica w wersji żółtej i uwaga, tutaj jest to szampon z mlekiem jaka. Dla wszystkich niezorientowanych, jak wygląda jak, to teraz na ekranie pojawi się jak. Jak wygląda jak? Właśnie tak wygląda jak. I to jest szampon z mlekiem jaka, który ma w składzie 95,7% naturalnych składników pochodzenia organicznego. Ja bardzo sobie uwielbiłam szampony właśnie Tuva Siberica, Natura Siberica, ponieważ one mimo swojej niewielkiej pojemności, tutaj jest ile, zaraz przeczytamy, 300 ml, to jest naprawdę niewiele. Jak ma się długie włosy, no to można powiedzieć, że pewnie starczy na krótko, ale one, te szampony i te odżywki, bo jeszcze są oczywiście odżywki i maski z tej serii z mlekiem jaka, wcale na krótko nie starczają. Naprawdę na moje długie włosy wystarczy tylko 1, 2 do 3 pompek tego szamponu na wmasowanie w skórę głowy i później rozprowadzenie go na włosy. Mleko jaka, niezwykle wygładzające, bogate w proteiny, witaminy, minerały, bogaty składnik. I rzeczywiście ten szampon, może jeszcze przeczytam Wam tutaj od producenta, właśnie mleko jaka to unikalne źródło protein, witamin, które intensywnie odżywiają, dodają blasku i jeszcze tu jest mongolska herbata bogata w witaminę C. I tak faktycznie jest, włosy zyskują blasku, ale przede wszystkim są nawilżone i miękkie. Ja zauważyłam, że ten szampon doskonale myje skórę głowy, polecam go zdecydowanie wszystkim tym, którzy mają wrażliwą skórę głowy. Tutaj mamy ponad 95 składników pochodzenia naturalnego, właśnie z takiego obszaru pomiędzy Mongolią a Chinami, zwanym Tuva. Dlaczego to się nazywa Tuva? Tuva to jest krystalicznie czysty obszar biegnący wzdłuż granic Mongolii i Chin, wypełniony setką jezior i tam się przeplatają biologicznie, to jest biologicznie zróżnicowany region, gdzie się przeplatają różne ekosystemy. Dlatego on jest tak bogaty, jakby obfituje w te naturalne, dobre dla nas składniki. Także czerpmy z przyrody, z natury wszystko co najlepsze. Serdecznie Wam polecam, jestem dużą fanką szamponów i w ogóle marki Natura Siberica. Tuva Siberica to jest właśnie ta seria z mlekiem jaka, czyli wszystkim o delikatnej skórze głowy i przede wszystkim wszystkim, którzy te włosy mają suche. Kolejna artystyczna ciekawostka dotyczyć będzie postaci Judyty, tak niezwykle obecnej często w dziełach secesyjnego mistrza malarstwa Gustawa Klimta. Judyta to legendarna żydowska bohaterka, bohaterka księgi Judyty, wdowa po Manasesie. I kiedy to jej rodzinne miasto, czyli Betulię, oblegały asyryjskie wojska pod wodzą Holofernesa, Judyta zdecydowała się na takie sprytne załatwienie sytuacji, na taki przekręt. Słuchajcie, co zrobiła. W mieście zabrakło wody. Zdecydowała się zatem, że pójdzie do obozu wroga, czyli do Holofernesa i się podda. Koniec wojny, koniec walki, poddajemy się. Ubrała się w piękne szaty, zadziałała swoim kobiecym wdziękiem i Holofernes, tak olśniony jej urodą, od razu zapragnął wystawić ucztę. I podczas tej uczty, kiedy oni pili, biesiadowali i uczta już dobiegała końca, Holofernes był pijany, to Judyta jego własnym mieczem ścięła mu głowę i wywiesiła na murach Betuli. Kiedy rano całe wojsko właśnie Holofernesa, już nieżyjącego, zobaczyło tą głowę, uciekło. Głowę ich wodza tak naprawdę, tak? Na murach uciekli w popłochu. A dla ciała tym razem przedstawię Wam kosmetyk niezwykle prosty, również związany z pielęgnacją włosów, często pomijany. W pielęgnacji dość często pomijane są przez nas oleje, po prostu słuchajcie, zwykłe oleje, najróżniejsze oleje pochodzenia roślinnego, a to są przecież najstarsze, już znane w starożytności kosmetyki, które pomagały nie tylko skórę nawilżyć, przywrócić jej odpowiedni płaszcz hydrolipidowy, jakby zregenerować, ale też leczyły różne schorzenia. Mam tutaj olej ze słodkich migdałów, to już jest moje drugie opakowanie od Nacomi właśnie, które zużyłam nie tylko do olejowania włosów, robiłam z nim mieszankę, olej kokosowy i właśnie olej ze słodkich migdałów na wcześniej nałożony żel aloesowy, czyli podkład na włosy, ale on też się świetnie sprawdzał na twarz, dosłownie 2 krople tego olejku po nałożeniu ulubionego kremu na noc używałam i pamiętam, że w zimie były takie momenty, że on mi po prostu ratował tą skórę, zaleczał moją wrażliwą, naczynkową, bardzo cienką i skłonną do podrażnień, do zaczerwienień skórę. Także olejki, takie zwykłe, one są często dodawane do składów, do kremów, różnych esencji, kosmetyków, ale zapominamy o tych najprostszych, o tych zwykłych, które po prostu możemy nawet znaleźć u nas w kuchni, zwykłą oliwę z oliwek, która też świetnie nadaje się do olejowania włosów. Czyli polecam Wam gorąco. Olej ze słodkich migdałów jest olejem niezwykle uniwersalnym w pielęgnacji. Nawilża, odżywia, wspiera regenerację, szybko się wchłania i to jest wszystko prawda. Jeszcze jeden tip związany z olejkiem to na przykład tip taki, że możecie się olejować, ciało olejować zaraz po wyjściu spod prysznica, z kąpieli, jeszcze na mokrą skórę. Wtedy dokładnie ten olej zabezpieczy nawilżenie w skórze, pozwoli się tej wodzie, temu nawilżeniu wchłonąć, a nie wyparować, czyli się nie przesuszycie, jeśli chodzi o skórę, a dodatkowo nawilżycie, zabezpieczycie olejem. Sama dobroć, naprawdę gorąco Wam polecam. Nacomi ma w swoim asortymencie bardzo dużo różnych olejków. Ja teraz akurat używam oleju makadamia, z orzechów makadamia i z awokado. Ale ten to już jest drugie moje takie opakowanie z pompką. Chyba po prostu kupię większe, jakieś takie solidniejsze, żeby mi na dłużej starczyło, bo do skóry wrażliwej olej ze słodkich migdałów bomba. Kolejna ciekawostka dotyczy twórczości Edwarda Muncha. Jednym z najważniejszych motywów jego twórczości to relacje pomiędzy płciami, a szczególnie rola kobiety w świecie. Kobiety w jego widzeniu widzianej, rozumianej jako z jednej strony ucieleśnienie grzechu, kobieta wampir, kobieta femme fatale, a z drugiej strony uosobienie niewinności. I ten dualizm w jego patrzeniu na kobiety, na rolę kobiety miał odzwierciedlenie też w dwóch bardzo istotnych kwestiach. W sensie skąd się wzięło to widzenie? Wzięło się stąd nie tylko z jego Po pierwsze, doświadczeń życiowych. On jako młodzieniec już pochował swoją matkę i siostrę, a wychowywała go niezwykle religijna i surowa ciotka i ojciec. To na pewno jedna rzecz, która się przyczyniła do istotności tego motywu kobiety w jego sztuce, ale druga istotna kwestia to to, że to były czasy, kiedy do głosu dochodziła emancypacja kobiet i przewartościowywała się rola kobiety w społeczeństwie. Poza tym on też przez całe swoje życie praktycznie żadnej tak naprawdę uczuciowej, emocjonalnie kobiety do siebie nie dopuścił. I skoro jesteśmy przy olejkach, to pozostajmy przy olejkach. Kolejnym produktem, który mam Wam do polecenia, którego używałam długo, bo go trochę oszczędzałam, trochę się na początku nie mogłam przekonać, ale ostatecznie uważam, że to jest bardzo dobry produkt. To jest właściwie nie sam olejek, tylko taka mieszanka olejku z wysoko skoncentrowaną witaminą C, olejek z dzikiej róży Wild Rose od Korres. Korres to grecka marka kosmetyków z niezwykłą historią i z niesamowitymi, dobrymi, naturalnymi składami kosmetyków. Gorąco Wam tą markę polecam się zainteresować, bo ja na słaby kosmetyk tej marki do tej pory nie trafiłam. Co prawda miałam do czynienia z kremem z tej serii, z olejkiem, z pomadką i chyba z maseczką z grejpfrutem na twarz, ale każdy ten kosmetyk godny polecenia. Słuchajcie, to jest taki olejek specyficzny, dlatego że to jest olejek właśnie z wysoko skoncentrowaną witaminą C, czyli już wiemy, że on będzie działał rozjaśniająco, odżywczo na naszą twarz, dlatego ja go używałam na noc. Można by było go spokojnie dać przed makijażem na dzień, ale wtedy należałoby pamiętać o filtrach przeciwsłonecznych, no bo witamina C, wiadomo, na słońce bez ochrony przeciwsłonecznej, no to ryzyko pewne jest powstania przebarwień jeszcze większych, także nie ryzykowałabym, wolałabym na noc i tak też używałam. I to jest taki specyficzny rodzaj kosmetyku, dlatego że to nie jest taki olej, jak wcześniej Wam pokazywałam, olej ze słodkich migdałów, czyli po prostu sam olej, tylko to jest olejek suchy. To jest taka mieszanka olejków i właśnie różnych innych składników, która po nałożeniu, nałożymy te 2-3 krople, to właściwie za chwilę znika. Nie czujemy jej, nie ma tego tłustego takiego filtru na twarzy. Bardzo dobry kosmetyk i bardzo fajnie też nawilżał, regenerował, właśnie rozjaśniał, czyli rano się automatycznie budzimy z taką nieco bardziej promienną, coś z tą cerą po prostu się przez noc dzięki temu kosmetykowi zadziało. Polecam serdecznie i w ogóle polecam się zainteresować marką Korres, grecką, bardzo dobre kosmetyki. Kolejna ciekawostka dotyczy prawdziwego, długiego imienia Pabla Picassa. Czy wiecie, jak nazywał się Pablo Picasso? Przeczytam Wam, jak nazywał się Pablo Picasso. Pablo Picasso to tak naprawdę Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno, nie wiem jak to się czyta, Maria de los Remedios, Cipriano, Cipriano de la Santissima, Trinda Picasso, więc może zaufajmy pani translator, tak nazywa się Pablo Picasso. Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Ruiz y Picasso. Proste, prawda? Tak by trzeba było za nim na ulicy wołać na przykład. I kolejnym kosmetykiem dotykającym pielęgnacji twarzy jest tonik. Tonik od marki Benton, Kakao Moist and Mild Toner. Toner z kwasem hialuronowym i z ekstraktem z kakao. Toner niezwykle nawilżający. Toner, który polecam zdecydowanie nakładać wacikiem. Są takie toniki, które lubią bardziej być nakładane dłońmi i tak generalnie się powinno z oszczędności produktów zarówno wacików, jak i kosmetyku powinno się raczej wklepywać ten tonik, on się wtedy też lepiej wchłania, ale są takie produkty, słuchajcie, delikatnie złuszczające może, a Benton, marka Benton, koreańska marka, ma to do siebie, że ona te produkty jednak ma nieco mocniejsze, także skóry wrażliwe powinny troszkę jednak uważać. Są, jeśli chodzi o kremy, na przykład krem pod oczy z marki Benton, ten Fermentation Eye Cream, też miałam go dzisiaj mieć, ale wyrzuciłam opakowanie, też serdecznie mogę Wam polecić, bo jest prześwietny do wrażliwej, cienkiej skóry pod oczami, ale na toniki na przykład też często się pojawiają kwasy BHA w tych tonikach z marki Benton. Trzeba uważać, szczególnie w przypadku cery wrażliwej. Ten mogę Wam serdecznie polecić do cery właśnie wrażliwej, odwodnionej, suchej, bardzo suchej, ale zdecydowanie nakładałabym go wacikiem. I tak też robiłam. Odrobinka na wacik, przecieramy skórę, bo on ma jednak takie, wiecie, właściwości lekko złuszczające. Koreańskie kosmetyki nie do końca mogą odpowiadać europejskim cerom, dlatego że Koreanki jednak tą cerę mają zupełnie inną. Też ze względów środowiskowych ta cera jest ich grubsza i zdecydowanie bardziej ze skłonnościami w stronę cery tłustej. Nasze nasze skóry są raczej cieńsze, raczej w stronę suchych skór. Dlatego nie wszystkie koreańskie produkty będą się nadawać do naszego typu cery. Akurat ten tonik z racji doświadczenia ze skórą wrażliwą, jaką jest moja skóra, mogę Wam serdecznie polecić. Naprawdę fajnie nawilża, ale też ma właśnie takie delikatne działanie złuszczające, rozświetlające tą cerę, także kwas hialuronowy, ekstrakt z kakao i skóra po tym toniku jest bardzo gładka. Kolejna ciekawostka dotyczyć będzie brytyjskiego artysty street art, czyli Banksego. Banksy w 2002 roku zapoczątkował, bo wtedy właśnie pojawił się pierwszy obraz z tego cyklu, zapoczątkował taki cykl Dziewczynka z balonem, Girl with a Balloon czy Balloon Girl, różne są nazwy. W 2002 właśnie był początek i pierwsza chyba praca pojawiła się na londyńskim moście Waterloo. Natomiast w 2018, czyli całkiem niedawno, kopię tego obrazu z 2006 wystawiono na aukcji w domu aukcyjnym Sotheby's i padł rekord dla tego artysty, ponieważ pracę sprzedano za ponad 1 000 000 funtów. W momencie, kiedy młotek uderzył o stół, zatwierdził sprzedaż, w obrazie okazało się, że znajdowała się niszczarka, która pocięła ten obraz na drobne kawałki. Nikt nie wie, jak to się stało, czy Banksy był na widowni i uruchomił po prostu niszczarkę, jak to się stało, że ta niszczarka była w tej ramie, nikt tego nie zauważył, kto to zrobił, jak to zrobił, no bo dlaczego to chyba wiadomo, jak Banksy i jego polityka jakby sztuki funkcjonuje, ale jak to się stało, nikt nie był, wszyscy byli zaskoczeni tym faktem. Oczywiście temu, który kupił to dzieło, zaproponowano, że, że nie musi go kupować, skoro dzieło zostało zniszczone. On oczywiście byłby głupcem, gdyby go nie kupił za ten 1 000 000 funtów ponad, ponieważ dzieło w momencie zniszczenia zyskało, myślę, że spokojnie 3-krotną wartość, w sensie jego wartość skoczyła automatycznie do góry. I tym razem dla ciała przedstawię Wam kosmetyk do mycia twarzy, coś, z czym ja się wcześniej nie spotkałam, ponieważ jest to puder, tak jakby pyłek, puder do mycia twarzy. Zawsze używamy żelu, używamy pianki, mydła, ale puder? Magic Dust Cleansing Powder Brightening, czyli rozjaśniający wegański kosmetyk od Nacomi. Jest to, słuchajcie, dosłownie coś takiego, jakbyście sobie wysypali po prostu mąkę, może trochę bardziej o takiej konsystencji suchej glinki, jak czasami maseczki nakładacie na twarz i trzeba taką suchą glinkę wymieszać w odpowiednich proporcjach z wodą. To jest właśnie coś takiego. Nie pokażę Wam, bo zużyłam, natomiast jest to taka po prostu taka glineczka, którą wysypujecie odrobinkę na dłoń, dodajecie wody i po prostu to się zamienia w przyjemny żel o takiej białym kolorze do mycia twarzy. Bardzo dobrze oczyszcza, nie podrażnia skóry nawet właśnie wrażliwej, do codziennego stosowania. Coś przedziwnego, naprawdę ja się z czymś takim jeszcze wcześniej nie spotkałam. Naprawdę bardzo fajna rzecz, też całkiem wydajny, nie jest go dużo, ale wystarczy go mało wysypać na dłoń. Rozprowadzamy z wodą i czyścimy, myjemy twarz, bardzo dobrze zmywa makijaż, natomiast ja zawsze polecam Wam jeszcze przed czyszczeniem, przed myciem buźki, czy żelem, czy pianką zastosować płyn micelarny, czy właśnie mleczko do demakijażu, czyli tą grubszą, pierwszą warstwę makijażu, bo to zawsze trzeba parę razy umyć twarz, żeby mieć pewność, że twarz jest dokładnie oczyszczona. Pierwszą warstwę ciężkiego makijażu ściągacie czy mleczkiem, czy tonikiem, a później właśnie czy żelem, czy pudrem, takim pudrem do mycia twarzy. No coś niesamowitego. Tutaj w składzie tego kosmetyku znajdziemy właśnie olejek ze słodkich migdałów, ekstrakt z, pozwólcie mi znaleźć, ekstrakt z żurawiny i oczywiście biała glinka, bo cały kosmetyk jest na bazie białej glinki. Polecany również do skóry wrażliwej, suchej, nie podrażnia, a dokładnie oczyszcza. No coś przedziwnego. Coś przedziwnego musicie spróbować. I kolejna ciekawostka związana z artystą, tym razem związana jest z artystą surrealistycznym, czyli Salvador Dali. Czy wiecie, że Salvador Dali nie lubił jeść szpinaku, dlatego że szpinak był dla niego totalnie bezkształtną papką, natomiast uwielbiał całe jedzenie, które miało konkretną formę, a przede wszystkim uwielbiał skorupiaki. I jak sam mawiał o skorupiakach, urzeczywistniały cudowną i filozoficzną w swej istocie ideę noszenia kości na zewnątrz jako skóro szkieletu, delikatne ciałko ukrywając wewnątrz. I ostatnim już kosmetykiem, bo tak jak powiedziałam na początku mam 6, 7 to będzie taki dodateczek, także teraz 6, ostatni kosmetyk do polecenia, bo tutaj takich nie do polecenia nie mam, same dobre się w tym składzie znalazły, jest krem. Krem do twarzy z bardzo wysoką zawartością masła shea, czyli 25%, krem od marki L'Occitane. L'Occitane to prowansalska marka, która słynie właśnie z kremów, szczególnie kremów do rąk, niezwykle bogatych właśnie w to masło shea. I wydawać by się mogło, że skoro masło shea jest tak wysoce stężone w tym kremie do twarzy, to że może nas gdzieś tam zapychać albo być po prostu ten krem może być ciężki. Nic bardziej mylnego, sama miałam pewne opory, ponieważ ten krem akurat z masłem shea występuje w dwóch rodzajach, w dwóch odsłonach. Jest ten bogatszy, czyli właśnie ten, który trzymam w dłoni, 25% shea, ale jest też ten, który ma w swoim składzie 5% i on jest bardziej delikatny, bardziej szybciej wchłaniający się w takiej konsystencji jakby żelu. Natomiast ten to jest naprawdę solidny, ciężki krem, który szczególnie polecam w miesiącach chłodnych. Czyli teraz jak mieliśmy zimę, to właśnie zużyłam opakowanie tego kremu i jestem zachwycona i na pewno jak przyjdą kolejne zimne, jesienne, zimowe miesiące, to kupię kolejne opakowanie, ponieważ starcza go, bardzo mało go należy nakładać na twarz i o dziwo, bardzo dobrze też się sprawdza pod makijaż. Takie cięższe kremy to jest ciężka konsystencja, ciężki orzech do zgryzienia, bo to jest ciężka konsystencja, która jak nałożycie za dużo, to może się wałkować pod makijażem, albo może być warstwa tłusta, on nic z tych rzeczy nie robi, a dodatkowo ta skóra po nim jest taka, wiecie co, wygładzona. Jest coś z tą skórą takiego, że ona jest dobrze nawilżona, natłuszczona poprzez zawartość tego masła shea i jednocześnie jest wygładzona po dłuższym stosowaniu, czyli nie tak od razu, ale jak sobie go poużywacie przez miesiąc, to zauważycie różnicę. I to jest rzeczywiście, można powiedzieć już o tym kremie, że to jest krem leczniczy. Taki comforting cream, czyli krem taki, który przywraca komfort skórze bardzo suchej. Jeżeli macie problemy gdzieś z suchymi skórkami, które się pojawiają często przy nosku, czy właśnie z takim uczuciem ściągnięcia, to zainwestujcie naprawdę, wszystkie też ceny kosmetyków wypiszę w opisie na dole, ile co kosztuje, zainwestujcie w taki słoiczek, na długo starcza, a naprawdę świetny produkt. I w ogóle też polecam się zainteresować oczywiście marką L'Occitane, bo teraz w tym okresie, kiedy nasze dłonie są tak zmęczone od tych żeli antybakteryjnych i mydła, to ich krem do dłoni, L'Occitane krem z masłem shea jest najlepszym ever kremem do wyboru na rynku, jaki macie. Także jeśli krem do rąk, to tylko i wyłącznie L'Occitane. I ostatnim takim już dodateczkiem, który właściwie nie miał się znaleźć w zestawieniu, dlatego też nie mam przygotowanej żadnej ciekawostki na okoliczność, ale postanowiłam go Wam pokazać, dlatego że to już prawie jest denko, tutaj jeszcze troszkę pływa tego cuda, ale postanowiłam Wam pokazać to, ponieważ to jest coś bardzo, myślę, takiego w klimacie domowym, teraz wiosennym, letnim, niezwykle orzeźwiająca woda toaletowa od Teaology, matcha lemon. To jest zapach matcha lemon i ja tej wody nie stosuję na ciało, chociaż czasami mi się zdarza popsikać. To nie jest produkt trwały, to od razu Wam powiem, że to nie są perfumy, ale wiecie co jest super? Ja tą wodą psikam pościel. Świeżo wypraną pościel, kiedy zakładam, zmieniam poszewki, to po prostu spsikuję tym oto zapachem i czuję się jak w letni, ciepły, wiosenny poranek. Jakbym leżała na trawie właśnie otulona takim cytrusowym zapachem. Jest to coś super, coś co polecam właśnie szczególnie na taką domową okoliczność. Także warto też sobie spojrzeć na te wody toaletowe i też na całą markę Teaology. Oni też mają bardzo fajne kremy właśnie z herbatą matcha, a ten zapach niezwykle orzeźwiający i tak jak mówię, no u mnie się sprawdza w takim domowym zaciszu. Też jak zanim przyjdą jacyś goście, to psik, 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 wszystko ładnie pachnie właśnie tak wiosennie. No teraz idealny okres na takie zapachy. Przejdźmy zatem do najprzyjemniejszej części tego filmu, czyli do konkursu. Na czym polega konkurs i co jest do wygrania? Słuchajcie, do wygrania jest naprawdę bardzo fajny zestaw kosmetyków do pielęgnacji. Mamy tutaj, można sobie urządzić domowe spa teraz, słuchajcie, bo mamy tutaj całą serię Bielendy Wege Detox. serum, krem, żel do mycia twarzy, maseczkę. Mamy też delikatnie złuszczający tonik z wysoką zawartością propolisu od Pure Hills. Kto mnie śledzi na Instagramie, to też wie, że jestem wielką fanką marki Pure Hills. Ampułka do tego oraz dwie maseczki na bazie glinki, właśnie od Nacomi, czyli z tej serii, z której polecałam Wam dzisiaj pyłek do mycia twarzy. Jestem ciekawa, oczywiście ta osoba, która zgarnie ten zestaw, jestem ciekawa, później może da mi znać, jak się sprawdzają te dwie maseczki, także dzielę się z Wami tutaj tymi dobrociami. A co należy zrobić? Słuchajcie, napiszcie w komentarzu ciekawostkę z życia, na temat życia czy twórczości wybranego przez Was artysty. Byleby, warunkiem jest to, byleby nie była to ciekawostka, która pojawiła się w dzisiejszym odcinku. Także macie pole do popisu, wyszukujcie, dowiadujcie się ciekawych informacji i dzielcie się w komentarzu właśnie z nami tymi informacjami. I jedna osoba zgarnia taki zestaw do pielęgnacji. Jak wiecie, jestem wielką fanką, nie jestem tylko sztukoholiczką, ale też kosmetykoholiczką. Dla mnie rytuał pielęgnacji ma troszkę bardziej, może nawet duchowe, bardziej znaczenie niż tylko takie, wiecie, cielesne, zewnętrzne. To jest dla mnie... Każdy rytuał dla mnie ma jakieś takie troszkę większe znaczenie. Cieszę się, że byliście tutaj ze mną dzisiaj. Oczywiście dajcie znać kolegom, koleżankom o konkursie i widzimy się w następnym filmie w czwartek o 18:00, a cały regulamin konkursu znajdziecie oczywiście w opisie poniżej, tak samo jak wszystkie kosmetyki przedstawione dzisiaj polecane przeze mnie, jak i te do wygrania. Dzięki pięknej, oczywiście niech sztuka będzie z Tobą.